W ogóle zacznijmy od tego, jakie ja studia wybrałem. Nie będę ukrywał mojej uczelni. Studiowałem na UAM-ie filologię angielską. Jak byłem w szkole średniej, to nie mogłem w ogóle się zdecydować, jaką uczelnię wybrać, bo nic mi się nie podobało, że ten kierunek. I filologię angielską traktowałem jako taką ostateczną drogę. W sumie to nie chciałem iść na tą filologię, ale myślałem sobie, okej, mówię bardzo dobrze po angielsku, więc będzie spoko, jakoś dam radę. Zdałem maturę i zaaplikowałem na filologię angielską do trzech miast. Dostałem się w Gdańsku i w Poznaniu, ale stwierdziłem, że Gdańska nie lubię, więc wybrałem Poznań. Nie zrobiłem w ogóle żadnego researchu, poszedłem do Poznania, bo Poznań wydawał mi się spoko, dlatego wybrałem tę uczelnię. Nawet nie pofatygowałem się, żeby sprawdzić, że to jest najgorzej oceniony wydział w całym Poznaniu. W ogóle polecam wam sprawdzić opinie na temat tego wydziału na Google. Po prostu są niesamowite. Realia były takie, że był bardzo wysoki poziom, pełno przedmiotów. Ja naprawdę siedziałem w tej uczelni od rana do wieczora i musiałem się uczyć na jakieś dziwne główne przedmioty, które mnie nie interesowały. No, typowa polska edukacja, co nie? No, na tej uczelni było bardzo sztywno. Ci wykładowcy tacy, no niezbyt przyjaźni byli. No, nie ma co ukrywać, no nie byli zbyt przyjaźni. No dobra, no nie trzeba wszystkich wykładowców lubić, nie? Ale problem był taki, że byli tacy profesorowie, na których zajęciach osoby płakały, bo czuły się poniżone przez komentarze tych profesorów. Więc to chyba coś było nie tak. Bardzo często spotkałem się z chamskim zachowaniem wobec studentów. No i robienie z nich takich debili, no. No dobra, ale trochę powiem o tej mojej historii. Więc jak się dostałem na filologię angielską, no to trzeba było wybrać sobie specjalizację od razu. Ja chciałem się dostać na tłumaczeniówkę i się nie dostałem, bo to był chyba jedyny kierunek, gdzie trzeba było przejść taki test wstępny. No i go nie przeszedłem. W sumie się nie dziwię, bo on był naprawdę trudny. Później był jakiś hachman, bo ja tam się nie mogłem zdecydować, czy chcę do brytyjskiej, czy amerykańskiej. Zmieniałem. Ostatecznie wylądowałem w amerykańskiej na nauczycielskiej specjalizacji. A wybrałem ten akcent amerykański tylko ze względu na to, że lubiłem bardziej osoby w tej grupie. Miałem bardzo wielkie szczęście, że i w amerykańskiej grupie, i w brytyjskiej miałem zajęcia z takimi ultimate bossami na tej uczelni. Więc był British Boss and American Boss. Pamiętam, że jak byłem chyba na dwóch zajęciach w grupie brytyjskiej, to złapałem vibe z brytyjskim bossem. At that point I was really British. I pamiętam, że brytyjski boss pochwalił dwie osoby w grupie i ja byłem jedną z nich. No ale ostatecznie skończyłem w tej amerykańskiej grupie. I były jakieś tam fragmenty, bo ja w pewnym momencie musiałem błagać brytyjskiego bossa, żeby pozwolił mi zmienić grupę na amerykańską. I złapaliśmy taki w sumie chyba fajny vibe. Ja w ogóle bardzo lubiłem brytyjskiego bossa, ale wiem, że brytyjski boss nie lubił ludzi. Tak właściwie lubił się nad nimi znęcać. I na zajęciach brytyjskiego bossa ludzie płakali. Więc bardzo przyjemna atmosfera na zajęciach. No tak, więc miałem spoko kontakt z brytyjskim bossem, no ale amerykański to mnie nie cierpiał. No ale no nie trzeba się z kim dogadywać i jakoś tam dawałam radę. Bo ja mi się zdaje, że ostatecznie miałem problemu z wymową, aż takiego wielkiego. Jestem flexible, jeżeli chodzi o naukę rzeczy związanych z wymową. Więc dałbym radę i w brytyjskiej, i amerykańskiej grupie. Słysząc opinię o brytyjskim bossie, no to kto by chciał spędzać czas w takim towarzystwie? No nie, więc dlatego wybrałem tę amerykańską grupę. Pamiętam, że na pierwszym roku było jeszcze bardzo dużo ludzi i były osoby, które nie mówiły dobrze. I przynajmniej można było się pośmiać. No jakby nie śmiałem się z tych osób, tylko z tego, co one mówią. Cały czas mijał i ludzie padali jak muchy. Tak nasza grupa się kurczyła. Z chyba ponad 20 osób zostało 7 na drugim roku. Więc chyba coś nie tak się tam zadziało na tej uczelni. I problem był taki, że im dalej w las, tym więcej ludzi odpadało i tych fajnych ludzi podpadało. I pod koniec już tak zostały takie osoby, z którymi ja w ogóle miałem średni kontakt i no, niezbyt się dogadywałem z tymi ludźmi na tej mojej uczelni. No i taka atmosfera była niezbyt. Na studiach to byłem tylko jeden semestr stacjonarnie, bo później wybuchła panorama, no i mieliśmy już zdalnie wszystko. Pamiętam, że jeszcze jak było stacjonarnie, to był taki uczelniany vibe, wiecie, chodziliśmy sobie pomiędzy zajęciami na jakieś piwko albo zjeść czy cokolwiek i mogliśmy się, wiedzieć, jakoś tam zintegrować, pogadać, poznać ludzi różnych. Chociaż pamiętam, że jeżeli chodziło o egzaminy, no to co ci się działo na tych egzaminach? Był egzamin, gdzie było, wiecie, pełno ludzi, no to byli jacyś tacy strażnicy, chodzili, łazili, po prostu jak w wojsku atmosfera. Już wtedy mogłem coś przemyśleć, że może to jest jakaś psychiczna uczelnia. To jeszcze było w miarę znośne,
dopóki nie zaczęły się zdalne zajęcia. Tak właściwie zdalne egzaminy, bo zdalne zajęcia były dość luźne moim zdaniem, porównując tego, co się działo na uczelni. To sprawdziane egzaminy zdalne to był już w ogóle wyższy level absurdu. Pamiętam, że mieliśmy egzaminy z gramatyki, oczywiście na kamerkach, z mikrofonem włączonym. I jak ktoś się spojrzał w bok, to już był atak. A czemu pan się patrzy w bok? Chyba pan musi jeszcze raz napisać ten egzamin, bo ja tutaj nie mogę stwierdzić, czy pan ściągał, czy pan nie ściągał, ale coś wydaje mi się podejrzane, tylko pan podejdzie jeszcze raz do tego egzaminu. Nie mówię, że to ja byłem, bo to akurat nie ja byłem w tej sytuacji, ale po prostu takie absurdy się działy. No ale jakoś zdałem sesję letnią na pierwszym roku, więc przyszedłem na drugi rok z jednym warunkiem, ale o tym później. A drugi rok był całkowicie zdalny, więc już zdałem swoje mieszkanie w Poznaniu i wróciłem do swojej rodzinnej miejscowości, bo jaki był sens, jak i tak wszystko było zdalne, a wszystko było zamknięte, bo była korona, więc i tak nawet nie było co robić. Te zimowe jakoś przeżyłem, no i teraz czas na sesję letnią. A co się dzieje w sesji letniej? No, najważniejsze egzaminy są. Więc zacznijmy od PNJA, czyli to są wszystkie takie językowe. Pisanie, ustny, gramatyka. To, co wymyślił BOS brytyjski, po prostu się w głowie nie mieściło. A więc na części gramatyczno-leksykalnej czas na odpowiedź było jakieś 10 sekund. Mimo, że to była bardzo zaawansowana gramatyka i te przykłady, które były tam podane, no to były dość długie. Żeby przeczytać to w 10 sekund, to już był trochę problem, a żeby jeszcze odpowiedzieć, no to było dość niemożliwe. Czy było możliwe do zdania? Bo ja zdałem gramatyczną część, ledwo bo ledwo, ale zdałem, więc było to do wykonania. No ale było ciężko, w ogóle na egzaminie trzeba było mieć kamerki, byliśmy podzieleni na ileś tam pokoi i w każdym pokoju ktoś nas tam nadzorował. No i część gramatyczną, tak jak mówiłem, zdałem i była jeszcze część ustna. I na części ustnej była absolutna loteria, ponieważ wszyscy byli podzieleni jakby na dwie grupy. Za jedną grupę był odpowiedzialny BOS brytyjski, za drugą amerykański. No ale ten egzamin był dość nie fair, bo BOS amerykański był bardziej wyrozumiały, jeżeli chodziło o zdawanie egzaminu. Podczas gdy BOS brytyjski, gdy nie uczył danej osoby, to raczej ją wyrzucał. Oczywiście za pierwszym podejściem trafiłem na BOS-a brytyjskiego i co? No nie zdałem. I w sumie bardzo dużo ludzi nie zdało w pierwszym terminie. To były naprawdę bardzo dobre osoby. Nie chodzi o to, że tam byli jacyś nieucy i tak dalej. No już na drugim roku to byli naprawdę osoby przygotowane do tych egzaminów i osoby, które bardzo dobrze mówiły po angielsku. Przyszedł drugi termin i co? Karol znowu trafił na BOS-a brytyjskiego. Więc ja już tam wchodziłem z myślą i tak nie zdam, więc co mi szkodzi zrobić z ciebie głupka? Po prostu na tym egzaminie czułem się jak na lip sync for your life. Time has come to lip sync for your life! To, co ja tam powiedziałem, było tak absurdalnie głupie. I najlepsze jest to, że jeszcze się poryczałem podczas tego egzaminu. Kurde, popłakać się na egzaminie z wymowy. No to już, no, do czego mnie ta uczelnia doprowadziła? No absurd. I wiecie co? I zdałem. 60%, bo 60, ale zdałem. A jeszcze wracając do tego egzaminu ustnego, to miałem jedną koleżankę, która mówiła bardzo dobrze po angielsku, była o wiele lepsza ode mnie. I trafiła też na brytyjskiego BOS-a. Jestem pewien, że gdyby była u amerykańskiego BOS-a, to by zdała na piątkę albo na czwórkę. No i co? I nie zdała, koniec jej przygody. Dupa, nic nie zrobisz, jak nie zdasz PNJA. Także możesz być bardzo dobry z czegoś, a i tak oblać, bo ktoś ma taki kaprys. Teraz przechodzimy do mojej pięty achillesowej, czyli do literatur. Nie do literatury, a do literatur. Gdyż były literatury trzy. Była literatura brytyjska przed 1900, była literatura brytyjska po 1900 i była literatura amerykańska. Więc na pierwszym roku nie zdałem literatury brytyjskiej po 1900 roku. Dla mnie literatura była przedmiotem niemożliwym do zdania. Problem był taki z tą literaturą, że były miliardy książek do przeczytania w ciągu roku, miliardy wierszy, pierdół. Były napisane mniej więcej tak jak dziady. Czyli czytasz i nie wiesz, co chodzi. A nawet gorzej, bo to było jeszcze po angielsku. Zajęcia z zajęciami, na zajęciach było jedno. Wchodzisz na egzamin i dostajesz pytanie, o którym nigdy nie było wspomniane nic na zajęciach. I oblałem ten przedmiot i poszedłem na retake'a. Na retake'u było kilkadziesiąt osób, więc kilkadziesiąt osób nie zdało z jednego przedmiotu. Była też literatura brytyjska
po 1900 roku. I tam nawet nie zostałem dopuszczony do egzaminu. Więc miałem jakby już drugiego retake'a. To nie było tak, że wiecie, że ja się nie uczyłem. Ja się naprawdę uczyłem. Ja już po prostu, to był jedyny przedmiot tak naprawdę, gdzie ja musiałem siedzieć i się uczyć. Wiecie, nie poszedłem na studia, żeby uczyć się tego, co lubię, tylko żeby uczyć się tego, czego nie lubię i czego nie ogarniam. Typowa polska edukacja. I ja naprawdę musiałem czytać te bzdury. I szedłem na egzamin i dostawałem pytanie, którego w ogóle nie było na zajęciach. Czas na trzecią literaturę, czyli literaturę amerykańską. Na tej literaturze na zajęciach było trochę lepiej. Nie było aż tak beznadziejnie jak na brytyjskiej. No do czasu egzaminu oczywiście. To, co zostało wymyślone na egzaminie z amerykańskiej literatury, po prostu było przekomiczne. Problem był taki, że było 60 pytań chyba i było 50 minut na odpowiedź, albo 40 minut na odpowiedź. Ja już nie pamiętam. Więc można sobie policzyć, ile było czasu na odpowiedź. No dość mało. Ale to nie były normalne pytania, tylko były to pytania porównane. Były one skonstruowane tak, żeby nie dało się ich wyszukać w Google. Czyli były ułożone tak dziwnie, że trzeba było przeczytać 3 razy, żeby ogarnąć, o co chodzi autorowi tego pytania. No bo musiał zrobić tak, żeby nie dało się wyszukać w Google odpowiedzi, nie? Bo jednak na temat książek da się rzeczy wyszukać w Google, a oni zrobili tak, że się nic nie dało wyszukać. No już palicho, że się nie dało wyszukać, tylko chodziło o to, że no, człowiek nie był w stanie odpowiedzieć na pytania. Pamiętam, że na pierwszym terminie na, załóżmy, 60 pytań odpowiedziałem na 40 i skończył mi się czas. Jak możecie się domyślić, nie zdałem. Ale zapomniałem dodać ci jeszcze jedną rzecz. No to nie były takie pytania A, B, C, tylko załóżmy było A do H odpowiedzi. Czyli było milion odpowiedzi, skomplikowane pytanie, które czytasz 3 razy, nie wiesz, o co chodzi. I były jeszcze inne typy zadań, czyli trzeba było coś pisać, ale były też zadania, gdzie trzeba było ułożyć rzeczy chronologicznie. Czyli też wiecie, załóżmy było 15 odpowiedzi, trzeba było wszystko ułożyć chronologicznie, na przykład co się w książce wydarzyło, albo coś tam połączyć ze sobą. No, cuda na kiju. Jakim cudem w takim krótkim czasie tak skomplikowane pytania i zadania można rozwiązać? Nie mam pojęcia. Udało mi się za drugim razem, więc chwała mi za to. Oczywiście na trójeczkę. No i przechodzimy do mojego gwoździa w trumnie, czyli do literatury brytyjskiej po 1900. Pozostawię to bez komentarza. Więc jakie szanse miał ten oto człowiek zdać ten egzamin? No, zerowe. I ostatecznie z tego egzaminu miałem 54%. Czyli brakowało mi 6% do zdania. I uwierzcie mi, że miałem już wygrzane. Czyli podejście OM do egzaminów online było takie, że zmniejsz czas, żeby nie ściągali. Zrób trudniejsze pytania, żeby nie ściągali. I jakim cudem ludzie mieli to zdawać? Ja nie wiem. No, także czy ja rzuciłem studia? Tak właściwie to studia rzuciły mnie. No, ale można powiedzieć, w pewnym sensie rzuciłem te studia, bo mogłem iść i poprawiać drugi rok. Ale tego nie zrobiłem, bo stwierdziłem, że nie ma w ogóle sensu. Na pewno nie na tej uczelni. Bym musiał zmienić uczelnię. Prawdopodobnie iść na jakieś WSB. Najlepsze jest to, że osoby, które wszystko zdały na drugim roku, dalej się przenosiły na inne uczelnie, bo nie chciały być dalej już w tym psychicznym kurniku. A więc podsumowując, czy żałuję, że poszedłem na te studia? Bardzo żałuję, że poszedłem na te studia. Naprawdę ja straciłem tyle czasu, tyle energii na robienie takich bzdur, uczenie się takich bzdur, na zmaganie się z tymi wykładowcami, że ja naprawdę żałuję, że tam poszedłem. Tak właściwie to te studia nic mi nie dały, tylko nerwice. Pamiętam, że jak przychodziła sesja, to ja po prostu nie mogłem jeść, brzuch mnie bolał, ze mną się w ogóle nie dało gadać, bo od razu jakiś atak agresji ja dostawałem. Ja byłem człowiekiem nie do życia na tych studiach i jeżeli kierunek na studiach wywołuje takie w tobie emocje, no to kurde, rzuć to jak najszybciej. Ja naprawdę żałuję, że nie rzuciłem tych studiów już po pierwszym roku, jak miałem ten retake, i nie zacząłem czegoś innego, albo że nie zmieniłem uczelni. Także jeżeli ktoś myśli o studiowaniu na UAM-ie, na WA, no to radzę się zastanowić i poczytać sobie opinie na Google, bo one o czymś świadczą. I nie dawajcie zarabiać tej uczelni, nie chodźcie na te retake'i, błagam, nie róbcie tego. Zmieńcie kierunek, zmieńcie uczelnię, wyjdzie to wam na dobre. No dobra, było, minęło, życie toczy się dalej i ja jestem bardzo wdzięczny, że nie muszę w tym momencie pisać tam pracy licencjackiej i nie muszę być na
tym trzecim roku, bo z tego, co słyszałem, to tam jest jeszcze gorzej niż było wcześniej. I to chyba wszystko, co chciałem powiedzieć na temat mojej uczelni. Zobaczcie, to jest takie przedstawienie uczniów na WA. Kolorowe jednorożce, ale bardzo smutne. I z depresją. I z wodogłowiem. No dobra, koniec głupot. Do zobaczenia, trzymajcie się, cześć.